Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy dalszą część naszego spotkania po dużej przerwie i po wycieczce. Okno pogodowe było, a jej się nie skończyło. Jest w dalszym ciągu słońce. Jak Państwo widzicie, ja też jestem troszeczkę bardziej, że tak mogę powiedzieć, w krótkim rękawku. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze spotkanie. Nasze spotkanie było przed przerwą bardzo wyraźnie ukazało i oczywiście w dalszym ciągu ukazuje tą tajemnicę wiary, że wiara nie jest jakąś umiejętnością, jest jakąś zdolnością i jakimś wydeptywaniem ścieżek i tak dalej, i tak dalej. Wiara jest prawdziwą naturą prawdziwego człowieka duchowego. I proszę zauważyć, przeczytam Państwu, czym jest wiara. Tutaj przeczytam urywek z Księgi Przysłów i Księgi Mądrości. Księga Przysłów mówi w taki sposób, rozdział 12, werset 28. Na drodze prawości jest życie. Kroczenie po niej jest nieśmiertelnością. I tutaj chciałbym jeszcze przeczytać Księgę Mądrości. Tutaj kawałeczek, ale później więcej jej przeczytam. Księga Mądrości, rozdział 2, werset 23 i 24. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają ją jej ci, którzy do niego należą. To jest całkowicie prawda. Całkowita prawda. I gdy otworzę tą właśnie księgę, to jest wcześniej napisane. Jest wcześniej w tej samej Księdze Mądrości. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, czyli człowieka. Człowieka słowa o poszukiwaniu chwały Bożej. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówi, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swojej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. I doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Wcześniej jest taki bardzo ciekawy uryweczek. O, tutaj na przykład. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych, jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Tutaj, chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. I to jest nienawiść, to jest z ogromną nienawiścią. Spoglądają na to ci, którzy w tym świecie chcą być panami, mieć władzę. My natomiast właśnie dążymy do tego, co jest napisane w Księdze Mądrości. Wiemy, że Chrystus mówił, gdy wstępuje do nieba, przed niebo wstąpieniu, mówi w ten sposób: idę do nieba, do Ojca mojego i Ojca waszego. Do Ojca mojego i Ojca waszego. Dlatego tutaj nie chodzi tu o mądrość, żeby po prostu zabłysnąć mądrością, ale żeby być tym człowiekiem, o którym jest mowa. Nie chodzi o umiejętność. Te umiejętności niczego nie przyniosą. Więc chodzi o tą sytuację, aby nie doszywać łaty do starej szaty, nowej, mocnej łaty do starej szaty, ale żeby stać się człowiekiem prawdziwym i tutaj, co jest napisane, być łagodnym we wszystkich sytuacjach. We wszystkim dostrzegać pracę, zadanie, doświadczenie i próbę, która to człowieka kształtuje. Bo Bóg nie daje mu pracy, zadania, doświadczenia i próby, żeby go zgładzić, udręczyć, umęczyć, aby go ukształtować na własne wzór i podobieństwo. Aby mógł się kształtować wedle obrazu tego, który go stworzył.
Bo czyż nie wiemy, że Bóg jest łagodny? Że Bóg nieustannie wybacza? Niektórzy zastanawiają się, dlaczego Bóg nie zniszczy tego świata? Dlaczego Bóg już tego nie zrobi? Dlatego, że jest miłosierny, jest łagodny i oczekuje na każdego nawrócenia. Ale gdy przyjdzie kres, czyli kiedy synowie Boży całkowicie wstąpią do głębin i staną się jednością z tą, po którą zostali posłani i wydobędą ją przeciwnie niż ci, którzy ją w zbłądzenie wepchnęli i którzy skupili się na zewnętrznej jej piękności, na złotych kamieniach, na ubraniu, a nie na wnętrzu człowieka prawego, o czym mówi święty Paweł, święty Piotr. Święty Piotr w pierwszym liście, tak, pierwszy list, rozdział 3, werset 4, gdzie jest napisane wcześniej od trzeciego zboczne. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów i złote pierścienie, ani strojenie się w suknię, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszanym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Zobaczę tutaj, jakie są w innych modułach słowa. Na przykład Księga Brzeska. Ale ono skryte to jest człowiek serdeczny w nieskażonym ohendustwie cichego i spokojnego ducha, który jest przed Bogiem kosztowny. To akurat jest 1563 rok, Księga Brzeska, Gdańska, 1800. Ale on skryty, serdeczny człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożym kosztownym. Tutaj na przykład Gdańska, to będzie zapewne to samo, Bójka, często czytamy, ale który skryty jest serca człowiek w nieskażeniu spokojnego i skromnego ducha, który jest przed obliczem, oblicznością Bożą, bogaty. Tutaj jest Księga Tysiąclecia ponownie, bo my głównie czytamy Księgi Tysiąclecia, ale zobaczę jeszcze praską. O, jest praska. Zabiegaj raczej o wasze wewnętrzne piękno i o spokój i łagodność ducha. Rzeczy tak bardzo cenne w oczach Boga. Więc tutaj jest ukazana cały czas, tutaj jest na przykład Nowy Testament Dąbrowskiego. Raczej należy przystrajać człowieka wewnętrznego w nieskazitelność spokoju i łagodność ducha, co jest bogactwem przed obliczem Bożym. Czyli kształtowanie się wewnętrzną ciszą, spokojem. Nie chodzi o to, żebyśmy stali przed lustrem i w lustrze widzieli, o jaki właściwie ten nosek nie jest za duży, jest taki piękny. Brew wydawała mi się krzywa, ale jest taka piękna i cudowna. Włos mi się wydawał trochę lichy, ale on jest doskonały. O, i tutaj wszystkie inne rzeczy, ale to lustro. Przed Bogiem mówię, niech Bóg nas widzi takim, jakim powinniśmy być. Przeczytam jeszcze tutaj może jednego, sekundeczkę tutaj miałem, ale nie chcę tutaj Państwa, jest na przykład Wojciechowskiego. Ale ten ukryty serca człowiek w niezniszczalności delikatnego i spokojnego ducha, co jest przed Bogiem wielce wyszukane. Dlatego przedstawiam Państwu to, że różne pisma tłumaczą to w podobny sposób. A chciałbym tutaj przedstawić jeszcze jeden werset, który czytaliśmy wcześniej, którego nie pamiętałem, gdzie on jest, ale ja już go znalazłem, ten werset. To jest akurat werset, proszę Państwa, Habakuk. Habakuk 3:5 i tutaj chcę powiedzieć o tym, że w Biblii Tysiąclecia ten sam werset
3-5, jak Państwo widzicie, 3-5 i na dole też jest 3-5. Przepraszam, tutaj mi się to zrobiło. Habakuka jest 3-5, to jest tysiąclecia i niżej jest Habakuka też 3-5, ale proszę zobaczyć, jak one są różne. Habakuk 3-5, Biblia tysiąclecia. Zaraza idzie przed jego obliczem, w ślad za nim gorączka śmiertelna. Septuaginta natomiast, Septuaginta oznacza tłumaczenie 72. Około 2-3 wieków przed Chrystusem nakazano, właściwie to jest Aleksander Wielki, chciał mieć wszystkie dzieła w swojej diocezji aleksandryjskiej, więc nie miał jeszcze Pisma Świętego, czyli Starego Testamentu i zwrócił się do Żydów, aby oni tą wiedzę, którą mają wewnętrzną, przepisali. I oni wziął 72 Żydów, czyli zostali posłani 72 Żydów i każdy został zamknięty w osobnym domu. I mówi Aleksander Wielki, jesteście tu zamknięci i nie wyjdziecie, aż nie napiszecie. I no, jakby więźniami się stali. A okazało się, że dokładnie o tej samej porze, o tej samej godzinie rozległo się pukanie do każdego, do każdych drzwi od wnętrza. I 72 wyszło ze skończoną księgą. Nie wiem, ile to trwało miesiące, bo to było bardzo, bardzo dużo. Może to trwało kilka miesięcy, może mniej, może więcej, napisali i wszyscy o tej samej godzinie, a najdziwniejszą, najciekawszą i najbardziej zastanawiającą i duchową sprawą było to, że wszystkie były jednobrzmiące. Jednobrzmiące, wszystkie miały ten sam tekst. Od tego samego ducha były napisane 72, dlatego się nazywa Septuaginta. Oczywiście można było napisać po łacinie Septuaginta, w sensie Septuaginta oznacza 70, było ich 72, ale dla łatwiejszego wypowiadania zapewne było to, było chyba by to Septuaginta due prawdopodobnie, a tak jest Septuaginta 70. Zresztą pamiętamy też taką historię, kiedy Mojżesz wezwał 72 dwóch uczniów swoich do namiotu i rozpoczął wzywanie słowa do Boga Ojca, aby spoczął Duch Boży na 72. Okazało się, że w namiocie było tylko 70, dwóch było gdzie indziej. I przybiegł jeden z zewnątrz i mówi tak: Mojżeszu, zabroń prorokować takim dwóm na zewnątrz, ponieważ nie są w namiocie. A okazało się, że to było jeszcze dwóch, którzy nie zdążyli przyjść. A Mojżesz mówi w ten sposób: ja bym chciał, żeby wszyscy prorokowali, nie tylko 72. Wiedział o tym, że Duch Boży spoczął na 72, mimo że w namiocie było 70, a ktoś tam był zazdrosny okropnie, że dwóch prorokuje, nie należących do nich. Należało do nich, tylko z mocy Ducha Bożego byli w namiocie pańskim, a nie byli w namiocie fizycznym, ale w pańskim tak. I dlatego w Septuagincie to brzmi, jeszcze przeczytam raz w Księdze Tysiąclecia. Zaraza idzie przed jego obliczem, w ślad za nim gorączka śmiertelna. To jakby na czas dzisiejszy, jesteśmy w okresie pandemii. A drugi werset, ten sam w Septuagincie brzmi, przed nim podąży słowo, on wyruszy, na jego stopach już są sandały. Czyli Chrystus mówi, jestem już blisko, już jestem między nami, już stoję, już jestem tutaj, zobaczcie, świat. Znacie wiosnę w taki sposób, że jak patrzycie na drzewo, to liście puszcza, a tych czasów nie poznajecie. Synowie i córki prorokują, a wy tych czasów nie znacie. Zabraniacie im tego czynić, mimo że oni przeze mnie to czynią, bo ja już jestem. I dlatego tutaj przeczytałem tą tajemnicę, ale przerzucę ponownie do Księgi Mądrości właśnie, gdzie jest ukazana ta sytuacja, gdzie nie podjęli tajemnic Bożych, czyli chodzi o złych ludzi, którzy czatują na Boże dzieci. Nie podjęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych, czyli tych synów Bożych, którzy są doskonałością.
Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. I teraz rozumiemy, proszę Państwa, co oznacza kształtować się na obraz tego, który go stworzył. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają ją ci, którzy do niego należą i dalej. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupim, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich jest pełna nieśmiertelności. Więc dostrzegamy tą tajemnicę, która jest tajemnicą, o której właściwie mówimy. Ciekawą sytuacją jest to, proszę Państwa, że najpierw ona była poruszona już od soboty. Jest ona poruszona. Dzisiaj Duch Boży mówi, dobrze mówisz, pokażę Ci, że w Księdze Mądrości mówię to samo. Powiedziałem już do proroków to już kilka tysięcy lat temu. Dobrze mówisz, że prawdą jest, że dusze są radosne i czyste. To już powiedziałem kilka tysięcy lat temu. Dla tej czystości ją stworzyłem. Dobrze mówisz, że ja odkupiłem wszelką duszę i ona jest doskonale czysta. Dobrze mówisz, bo tutaj jest ta prawość dla nich jest. To oni są tą światłością, oni są tą mocą, oni są tą prawdą. Oni są tą doskonałością. I dlatego też przeczytam urywek, który czytałem z Księgi Przysłów, rozdział 12, 28. Oczywiście mogę przejść bezpośrednio do Pisma. Księga Przysłów Powtórzonego Prawa. Już sekundeczkę znajdę ją. Księga Przysłów. Jeszcze sekundeczkę, jest tutaj. Psalmów, przepraszam, to jest Psalmów. Przysłów dalej. Księga Przysłów, rozdział 12. Tam był werset 28. Na drodze prawości jest życie. Kroczenie po niej jest nieśmiertelnością. Syn mądry miłuje karcenie. Na śmierca nie słucha nagany. Proszę zauważyć, o czym rozmawiamy cały czas. Z owoców swych ust spożywa się dobro. Z owoców swych słów spożywa się dobro, a gwałtem się sycą przewrotni. Kto ust swych strzeże, ten strzeże życia. Kto usta rozwiera, zgubi sam siebie. To znamy to przysłowie, gdzie pamiętamy, milczenie jest złotem, a mowa jest srebrem. Więc jest powiedziane, lepiej wiedzieć, co się mówi, niż mówić, co się wie. Lub mówiącego mądrze słuchają, mówiącego mądrze głośno słyszą. Czyli mówiącego głośno słyszą, mówiącego mądrze słuchają. Więc te przysłowia są znane od tysięcy lat, mimo że one są znane, ludzie ich nie słuchają. Ludzie robią w dalszym ciągu to samo. Głośno mówią, żeby było ich słychać, nawet gdy nie mówią mądrze, bo nikt nie chce ich słuchać. I robią użytek większy ze srebra niż ze złota. Czyli dużo mówią, a pamiętamy przecież doktora Schweitzera, który lekarzem był, którego pytają się, doktorze, dlaczego ty nie słyszymy, jak ty właściwie mówisz, rozprawiasz, tylko po prostu są słowa zdawkowe, proste, tak, tak, nie, nie. A on mówi tak, w swoim życiu już powiedziałem wiele niepotrzebnych słów, w tej chwili tylko działam. I to widzę, że ma sens. Widzę, że przynosi większą korzyść niż moje słowa, które nie miały podstawy. Mówiłem wiele, a czyniłem mało. W tej chwili wiele czynię, mówię mało. I to widzę, że przynosi to zysk. Dlatego tutaj coraz bardziej usadawiając się na szklistym morzu, bo na szklistym morzu usadowieni są ci, którzy są opisani w Księdze Apokalipsy, rozdział
16, werset od drugiego, gdzie jest napisane 15 werset od drugiego. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem i tych, co zwyciężają bestię i obraz jej i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mającym harfy Boże, a taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu Narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił, bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się Twoje słuszne wyroki, słuszne Twoje wyroki. Tak, tutaj są to wszyscy ci, którzy słuchają Boga, wyszli poza właśnie to niedopisne postrzeganie wszystkich innych, którzy trwają w Bogu. Dlaczego są zabijani święci, byli zabijani święci? Dlaczego zostali zabici apostołowie, oprócz świętego Jana? Święty Jan też został przecież poturbowany. Dlaczego zostali zabici? Zazdrość. Zazdrość, okropna zazdrość. Dlaczego faryzeusze zabili Chrystusa? Był przeznaczony co prawda na to, ale oni o tym nie wiedzieli, bo wydali 53 rozdział i zapomnieli o tym wszystkim. Nie pamiętali już, co zaświadcza o sytuacji to, że nie wiedzieli o czym. Proszę zauważyć. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, werset 48 jest napisane. Czy ktoś z wierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego, a ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty? Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem. Ten, który przedtem przyszedł do Niego. Sekundeczkę, ja się troszeczkę zrobię. Przyszedł do Niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go najpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. Proszę zauważyć, o czym chcę powiedzieć. Jezus Chrystus nie urodził się w Galilei. Nie urodził się w Galilei. Urodził się w Judei. Bo Betlejem jest w Judei, Nazaret jest w Galilei. Trzech mędrców ze wschodu, jadących do Chrystusa, znaleźli księgę. W tych księgach było napisane, że Jezus Chrystus urodził się w Betlejem i tam zdążali. Mimo że Żydzi, którzy te księgi czytali od już bardzo długiego czasu, jakoś im umknęło, że on jest z Betlejem i ciągle mówią, do Nikodema mówią, zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. Ale Jezus Chrystus wychował się w Galilei, ale urodził się w Betlejem, dlatego, ponieważ wtedy był czas spisu ludności i Święta Maria Matka Boża razem z Józefem, Święta Maria Matka Boża była w ciąży i pojechali do Betlejem i tam właśnie urodziła. Nikt nie chciał ją przyjąć, więc urodziła w grocie. W grocie poza miastem, gdzie łono ziemi go przyjęło. Łono ziemi go wydało. I przyjęło ją, a jednocześnie łono jego go wydało. I łono ziemi go przyjęło. Wtedy, kiedy został ukrzyżowany i pochowany. Łono ziemi go przyjęło, aby wydał on owoc stokroć większy, bo przyszedł po to, aby ten owoc stokroć większy wydać. O czym mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset od 47 chyba, 8.
jak i ów ziemski, tacy i ziemscy, jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak też nosić będziemy obraz niebieskiego. Zapowiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi, bowiem trąba. Umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przeodziało się w nieśmiertelność, a to, co śmiertelne, przeodziało się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przeodzieje się w nieśmiertelność, to, co śmiertelne, przeodzieje się w nieśmiertelność, wtedy stracą się słowa, które zostały napisane: zwycięstwo pokonało śmierć. Wcześniej święty Paweł mówi, czyż nie wiecie, że jeśli nie zasieje się ziarna, które jest śmiertelne, to nie wyda ono tysiąckrotnie większego plonu. Chyba jest to w wersecie przed 45 wersetem, tak mi się wydaje. Tak, jest tutaj. Proszę zauważyć. Podobnie rzecz ma się ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieją się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstaje też ciało niebieskie. Ciało niebieskie. Wcześniej, tutaj jest na przykład napisane, to, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Gdy zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał, każdemu z nasion właściwe. Nie wszystkie ciała są takie same. Inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich, inny jest blask słońca, inny księżyca, księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz ma się ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Dlatego w mądrości, w Księdze Mądrości jest napisane, pokonaliśmy ich, ale nie wiedzą, że oni to właśnie osiągnęli spokój i oni osiągnęli wieczne życie i oni są doskonałością, ponieważ życie mają u Ojca, a nie w świecie, jak to Księga mówi mądrości, o czym tak dosyć szybko przejdę, o czym mówi Księga Mądrości. Przedstawia to, że ci, którzy żyją w tym świecie, doświadczają śmierci, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Więc tutaj uświadamiamy sobie tą prawdę, która jest tą prawdą, do której się zbliżamy, którą poznajemy. Najpierw zdecydowaliśmy się, najpierw wybraliśmy, najpierw mówimy: Panie, Ty jesteś żywy, Ty nas ocaliłeś, a później Bóg nam objawia te wersety i mówi: zobacz, dokąd zdążasz, wybrałeś tą drogę, pokażę Ci, dokąd zdążasz, nie pokazałem Ci wcześniej, bo chcę, abyś wybrał mnie, żebyś wybrał, a później pokażę Ci drogę, którą zdążasz. I mówi: dobrze wybrałeś, bo wybrałeś prawdziwego człowieka, który nigdy nie przestaje istnieć. I jak to mówi Księga Przysłów, na drodze prawości jest życie, kroczenie po niej jest nieśmiertelnością. Dlatego mamy tą świadomość, prawdziwą świadomość, że znajdujemy się tam nie przez jakieś specjalne umiejętności, specjalne zdolności, przez przeczytanie jakichś tajemnych ksiąg czy umiejętności zdobytych w niezmiernie ciężkich trudach, ale mamy to przez tak naprawdę zaufanie, wiarę. Wierzymy Bogu,
że jesteśmy bez grzechu. I przyszedł do mnie kiedyś człowiek, jakoś niedawno, i mówię do niego o tak różnych sprawach. Mówi, że no jakiś problem, ja już nie pamiętam dokładnie jaki, ale mówię, że jego problem polega na tym, że sobie wstyd robi Bogu. Sobie wstyd robi Bogu. Niech sobie wstydu nie robi Bogu, przecież jest nieśmiertelny, ponieważ duszę ma nieśmiertelną, ponieważ Chrystus, Pan złożył ofiarę za niego i on jest doskonały w Chrystusie. Więc niech nie robi wstydu sobie i Bogu, bo Bogu wstyd robi, mówiąc, że tego nie uczynił. Więc niech przyzna się i uświadomi sobie, że jest doskonały. I przyszła do mnie pewna kobieta i mówi w ten sposób, proszę Pana. I mówi jej podobne sprawy, ale jeszcze mocniej ona mówi w ten sposób, proszę Pana. Po to właśnie do Pana przyszła. I to właśnie, żeby w taki sposób miło to było powiedziane. Po to przyszłam, ponieważ potrzebowałam mocnego wyprostowania kręgosłupa. Tak naprawdę. I to jest właśnie ta prawda, która jest potrzebna człowiekowi. Potrzebna człowiekowi, nie tylko potrzebna to, ale jest nie tylko potrzebna, ale jest, daje nam życie, ponieważ już je mamy. I dlatego wcielenie, jak to jest powiedziane w księdze, w liście, list świętego Pawła do Efezjan, rozdział 3, werset 6, z tego co pamiętam, jest napisane, to znaczy, że poganie są już współdziedzicami i współczłonkami ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Proszę zauważyć, to oznacza ciała, oznacza oni znaleźli ciało, które się wcielają, żyjąc zgodnie z Ewangelią, wierząc w Ewangelii. I co to oznacza? Śmieszna sytuacja, bo ja spojrzałem w tej chwili tutaj na tych ludzi i widzę w taki sposób, no i co oni tam będą robić? Co oni tam będą robić w tym ciele nowym? Tutaj to chociaż wiem. Grzech, pikanteria, takie sprawy pewne. Ale tam, co oni tam będą robić takiego? Będą siedzieć i co? Będą śpiewać jakieś piosenki? Poruta! Dla grzechu oczywiście poruta. Ale to jest sytuacja tego rodzaju, że w tym momencie, kiedy jesteśmy właściwym człowiekiem, właściwego rodzaju człowiekiem, tego rodzaju, że jesteśmy właściwego rodzaju człowiekiem, człowiekiem duchowym, to mamy inne myśli. Bo jak już czytaliśmy tam w Księdze Mądrości, postępowanie szatana, ono wygląda w taki sposób, ja tutaj troszeczkę szerzej przeczytam tę Księgę Mądrości. Księga Mądrości, gdzie ona mi się podziała? Sekundeczkę, muszę sobie przypomnieć, gdzie ona ta księga jest tutaj. Księga Mądrości to był rozdział trzeci chyba. Trzeci, chcę sekundeczkę spojrzeć tutaj, żebym wiedział. Drugi, 23 werset. Już sekundeczkę, drugi, ale przeczytam tutaj, powiem Państwu od powiedzmy tutaj, może odtąd. Żony ich głupie, przewrotne ich dzieci, przeklęty ich ród, błogosławiona niepłodna, ale nieskalana, która nie zaznała współżycia w łożu w czas nawiedzenia dusz, wyda plon i tak dalej. Tutaj trudne te sprawy są, ale trzeba o nich mówić i czytać. Ale tutaj chciałem przeczytać to w dalszej części, bo chciałem pewien zamysł ujawnić. No już na czwartym jestem. Tak. Chciałem ten drugi, przepraszam bardzo, poleciałem aż do trzeciego. Przepraszam bardzo. O, tutaj chciałem to powiedzieć. Uzna, może od 12. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Przeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie się dzieckiem pańskim, jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok jego jest dla nas przykry, czyli bolesny, jednym słowem. Bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jako od nieczystości.
Kres niesprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy Go belmą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwość. Proszę zauważyć cierpliwości. Proszę zauważyć, często rozmawiamy. Przecież dlaczego to mi się stało? Dlaczego to mi się stało? Dlaczego to mi dotknęło? To jest próba. Już sekundeczkę. Nie powinno się wyłączyć. Już sekundeczkę, nie powinno się to wyłączyć. Przepraszam Państwa, już włączam. Zaraz będzie. Już jest. I tutaj jest napisane, bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg umie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Tu rozmawiamy bardzo często, że wszystkie te sprawy, które wydają się atakiem, który nie istnieje, który jest tylko w głowach człowieka lub gdzieś w jakiś sposób wydaje się nim, one próbują człowieka, gdzie tak naprawdę jest. Okazuje się, że wydaje mu się, że jest gdzie indziej, a jest kompletnie w sytuacji kompletnie odmiennej niż sam o sobie myśli. Jest w sytuacji takiej, że lepiej mu innych w jakiś sposób posłać w niewłaściwy kierunek niż samemu się nawrócić. Samemu mój Duch Boży mnie doświadczył, sprawdził moje miejsce, w którym jestem. Okazało się, że zbłądziłem i oskarżyłem innych o miejsce, w którym jestem. Mimo, że nie ich była to zasługa. Bo i tak Bóg ich posłał, aby pokazali im swoją drogę. Mi drogę właściwą. Dotknijmy go belką i katuszą, by poznać jego łagodność. Łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną. Bo jak mówi, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych. Nie spodziewali się nagrody za prawość. I nie docenili odpłaty dusz czystych. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Więc dlatego przeczytałem ten werset, ponieważ on jest niezmiernie ważny. To Duch Boży mi go objawił przez tych, którzy służą Duchowi Bożemu i przez chwałę i przez doskonałość Bożą, która dba o mnie i ukazuje mi te sprawy, które mi są potrzebne w tym czasie, kiedy mi są potrzebne. Stawia wszystko w taki sposób, aby było to potrzebne i właściwe. Więc to się dzieje, abyśmy uświadomili sobie, że nie jesteśmy mądrzejsi dzisiaj od Księgi Mądrości, od Salomona, od świętego Piotra, od świętego Pawła, od świętego Jana, od apostołów. Nie jesteśmy od nich mądrzejsi, mimo że ten świat mówi w ten sposób, my dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo więcej wiemy od nich. Czego? Jak zginąć chyba? Jak się upić? Jak zapaść się pod ziemię ze wstydu? Ale nie tamtych rzeczy. I dlatego musimy uświadomić sobie tą prawdę doskonałą, że Bóg dla radości swoich dzieci z powodu miłosierdzia uwolnił je od grzechu, aby świadczyli radością i prawdą, żeby postępowali w chwale i innych także pociągnęli za sobą swoją postawą. Nie tym, że będą wielkie przemówienia robić, jak pamiętamy, taka historia była, święty Paweł na Areopagach, czyli Areopagi to jest Sejm grecki.
na ropakach, mówi o prawdzie Bożej, a oni mówią tak, na ten wykład przyjdziemy kiedy indziej, mamy wstawione mleko, musimy biec, a tutaj mi się coś, chyba mi tam coś, trawa rośnie już, bo słyszę, jak nam trzeszczy, że ją przeciąć. Mam inne sprawy, przyjdziemy na ten wykład później, a to był wykład o nieśmiertelności. Oni mamy już swoją nieśmiertelność, to lud uczynił nas nieśmiertelnymi, ponieważ już jesteśmy na ropakach, już jesteśmy na pierwszej stronie gazet, i już i tak dalej, i tak dalej. Ale to przemija. I tak stanie się tylko, że tak mogę powiedzieć, jak to się nazywa, pokarmem dla robaków. Nie wiem, jak to się nazywa. Kompostem. Kompostem, że tak mogę powiedzieć. Stanie się kompostem, który ponownie przechodzi przez te wszystkie formy przemiany. Wiedzmy o tym. Jesteśmy bez grzechu i żyjmy tak. Nie chodzi o to, żebyście chodzili nieustannie i krzyczeli, jestem bez grzechu, jestem bez grzechu. Postępujcie bez grzechu i wiedzcie, że jesteście bez grzechu. I wiedzcie, co wam Bóg uczynił, bo to jest ważne. Nie chodzi o to, o czym wołacie, ale co inni wołają. Oni są bez grzechu. Oni są bez grzechu, czyli oni mają owoce Ducha Świętego. Oni mają owoce Ducha Świętego. Nie tak, my mamy owoce Ducha Świętego, ale oni mają owoce Ducha Świętego. Oni są opanowani, łagodni, wierni, dobrzy, uprzejmi, cierpliwi, niosący pokój, radość i miłość. Oni mają mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Bożą. Widać, że oni to mają. Boją się Boga. Apokalipsa. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 15, werset 4, jest napisane: któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczci, bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. I to jest, proszę Państwa, co chcę powiedzieć o tym, że Bóg mówi do całej ziemi, nie mówi tylko do chrześcijan. A dlaczego? Dlatego, że te słowa, które są tutaj wypowiedziane, one są wypowiedziane zgodnie ze Starym Testamentem, a Bóg jest Bogiem całej ziemi. On ją stworzył. On ją stworzył i stworzył wszelkiego człowieka. Też pada na wierzącego i niewierzącego. Bóg jest Bogiem każdego. Chrześcijanie to są ci, którzy uwierzyli, że On ma ich życie. Że On ma ich życie, że On jest ich życiem. Buddyści, taoiści i hinduiści rozumieją zapewne także, że On ma ich wcielenie. Że On ma ich wcielenie. On jest dawcą ich doskonałego wcielenia. Dawcą tego, czego poszukiwali od tysięcy lat. Kiedyś jest początek. Kiedyś jest początek. Święty Paweł, święty Piotr, apostołowie, oni przecież są Żydami. Oni są przecież Żydami. A przyjęli Chrystusa wedle proroctw, a Żydzi chcieli ich zabić, ponieważ uznawali go za nieprawdziwego proroka, bo wyrwali tą akurat kartkę, w której było to napisane, że nie prawdziwy prorok. I dlatego, że tego nie doczytali, i dlatego uważali, że wszystko wiedzą, bo nie doczytali, i chcieli ich zabić. Tylko dlatego, że wyrwali tą kartkę, żeby mieli powód ich zabić. A mimo bardzo ciekawa sytuacja, przecież pamiętam taką kiedyś historię, ktoś mi opowiadał. Był taki ksiądz, który był tak cięty okropnie na Żydów, tak na Żydów jechał, że aż po prostu aż dudniło i trzaskało. I tak jeden człowiek mówi tak. Proszę księdza, ale przecież święta Maria, Matka Boża, była też Żydówką. No niech pan przestanie. Niech pan przestanie, Żydówką, no, Żydówką. Ale rzeczywiście, przecież była. Przecież była. Jezus Chrystus też był Żydem. A jednocześnie my jesteśmy tymi, którzy uwierzyli Bogu. Uwierzyli Chrystusowi. Który był, dany został dla tych, którzy go oczekiwali, dla narodu wybranego. A okazało się, że Bóg daje swoją prawdę tym, którzy Jego owoce zachowują. Jego owoce zachowują. A owoce zachowują ci, którzy niosą Jego nieśmiertelność.
bo kształtują się wedle obrazu tego, który ich stworzył, czyli który stworzył człowieka. My ze spokojem wiemy o tym, że jesteśmy bez grzechu, ale to nie znaczy, jak już mówię, bez grzechu jest nasza dusza, która jest przed nami ukryta w Chrystusie, z Chrystusem Panem w Bogu. Kiedy uznamy Chrystusa, kiedy uwierzymy Jemu całkowicie, to wtedy wcielimy się w człowieka, który jest z Chrystusem ukryty w Bogu. I tam jesteśmy tym, którzy dopełniają dzieło, odwracają wręcz dzieło synów Bożych, którzy sprzeciwili się Bogu i zniszczyli dzieło Pańskie, a my jesteśmy po to, aby to dzieło przywrócić. Tak jak Bóg zniszczył świat, stworzył świat, zniszczył świat i stworzył go ponownie. Stworzył człowieka, aby wydobył z pierwszego świata udręczoną piękną córkę ziemską, czyli zwaną żoną Boga, jak to mówi 54 rozdział. Nie wspomnij już hańby swojego towieństwa, bo ja Ciebie wyzwalam. Ja Twój małżonek, którego zwą Panem całej ziemi. Zresztą ten werset przeczytam tutaj. Księga Izajasza, rozdział 54, werset od 4. Nie lękaj się, bo już się nie zastydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twojej młodości i nie wspomnisz już hańby Twojego wdowieństwa, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów, odkupicielem Twoim Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał Cię Pan i jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan Twój Odkupiciel. Czyli przyzywa nas ponownie do chwały i objawia nam tajemnicę tej doskonałości i czystości. I jednocześnie synowie Boży wstępują, aby wydobyć z udręczenia tą, po którą Bóg nas posłał. Stwarzając człowieka, który upadł, Chrystus, Syn Boży, czyli Bóg, który wstąpił w ciele, który przyjął ciało z Maryi Dziewicy, jest Synem Bożym, czyli druga osoba Trójcy Przenajświętszej, wstąpił na ziemię, złożył ofiarę i proszę zauważyć, ciekawą rzeczą jest to, o czym rozmawialiśmy przed wykładem, przed przerwą, że tak jak Jezus Chrystus w ciele, jako On jedyny, który był w owym czasie zdolny, On jedyny, który był zdolny, czyli bez grzechu, był w ciele grzesznym, bez grzechu, był w ciele grzesznym, ponieważ, jak to jest napisane w liście do drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21, jest napisane: On to dla nas uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Więc jest to ukazane, że Jezus Chrystus, że Bóg Ojciec zesłał Syna, aby wziął na siebie ciało grzeszne. Czyli inaczej można było powiedzieć, był jedynym wtedy na całej ziemi, jedynym, który został do tego posłany, czysty i doskonały, bez grzechu, Syn Boży, oprócz Świętej Marii Matki Bożej, ale On przeznaczony jest do tego dzieła teraz. Święta Maria Matka Boża do tego dzieła jest przeznaczona dzisiaj, bo to Ona nas prowadzi w tej chwili. Ona objawia nam tajemnicę, bo w niej tajemnice Synu objawione. Ona zdradza potomstwo liczniejsze niż wszyscy inni, ponieważ niż wszyscy inni prawdziwe, jedyne żywe. To, które jest prawdziwe. Ale tu chcę powiedzieć o tym, że On wtedy jest jedyny,
który mógł dzieło wykonać, wstąpić do Szeolu, a jednocześnie wyjść stamtąd całkowicie zwycięsko. Czyli ten, który jest bez grzechu, wstąpił w ciele grzesznym do Szeolu, gdzie pokonał moce, tam jest napisane to w Kolosan. Kolosan, tak. Kolosan 2, 14 chyba. Tak, 15. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w triumfie. Więc wstąpił do głębin jako jedyny, który był w stanie to uczynić, wstąpił do głębin, pokonał zwierzchności i władzę, pokonał i przez pokonanie zwierzchności i władz uwolnił naszą duszę od tych władz i zwierzchności, które trzymały duszę w udręczeniu. On to uczynił naszą duszę wolną od grzechu, wzniósł na wyżyny, dał nowe ciało, abyśmy my mogli stąpić i uczynić dokładnie to, co On stąpił. Każdy człowiek, dla każdego człowieka, który uwierzy. Czyli każdy, który wierzy, wstępuje do otchłani i objawia, odczuwa i jest tym, który pokonuje w sobie tą ciemną naturę. A każdy jest do tego zdolny. Czyli ja tak słyszę taki głos, który mówi u jednej osoby: nie jesteś zdolny, nie jesteś zdolna, by zjednoczyć się z Chrystusem. Nie pokonasz nas nigdy. Ale to przecież wiara. Nasza wiara. My, wierząc Chrystusowi, nie my wykonujemy to dzieło. To nie my pokonujemy grzech. W duszy, to Chrystus już pokonał grzech duszy i wystarczy uwierzyć. Uczynimy Cię niezdolnym do wiary. To Chrystus naszą wiarę i nadzieję skierował do Boga. Skierował ku Bogu. Więc w tym momencie wystarczy uwierzyć, nie słuchać tych bredni, które są podszyte kłamstwem i są nieprawdziwe. To jest księga mądrości, które jest powiedziane. Właśnie, wystawimy go na próbę, zniszczymy go, bo on mówi, że jest Synem Bożym, że jest dzieckiem Pańskim. Rozumiecie Państwo? A w tym momencie, kiedy uwierzymy, Bóg sam wstawia się za nami, ponieważ On sam wstawia się za nami, dlatego że sam powiedział, będzie nagradzał swoje sługi i sam karał. Więc oddajemy się Jemu i nie zajmujemy się tamtymi sprawami, tylko sprawami tylko Bożymi. Chrystus powiedział zresztą bardzo wyraźnie w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 6, werset 25, z tego co pamiętam, czytaliśmy go wczoraj. Nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, co będziecie się ubierać. Wierzcie w Boga z całej siły. On wie, czego potrzebujecie i Wam to da. Więc nie zajmujcie się tym, co Bóg ma zrobić, ale tym, co Wy macie zrobić. Czyli uwierzyć. A Bóg przez wiarę pokona wszystko to, co dla człowieka jest niemożliwe. Jak powiedział świętemu Piotrowi, gdy święty Piotr się spytał, któż w takim razie może się zbawić? Chrystus mówi, nikt nie może się zbawić. Bóg zbawia. Nikt nie może się zbawić. Bóg zbawia. Więc dlatego święty Piotr mówi, to któż może się zbawić? Któż może pójść tymi drogami? Któż może je znaleźć i znieść? Nikt. Bóg im prowadzi człowieka tymi drogami i sam go strzeże. Czyli nikt nie może się zbawić. Nie może to być self. Samozbawienie. Czyli samozbawienie, czyli samoobsługa zbawienia. Nie ma takiego czegoś jak samoobsługa zbawienia. Nikt nie może tego uczynić sam. To Bóg czyni. I to jest w tym aspekcie słowo self nie istnieje. Samoobsługa. Zrób to sam. Sam się zbaw i sam usuń swoje grzechy. Sam je znajdź. Chrystus przeniknął. Któż może przeniknąć tak głęboko człowieka jak sam Duch Boży? To Duch Boży przenika człowieka i wszystkie grzechy znajduje i zna tajemnice diabła i wszelkiego człowieka.
zna swoje tajemnice do samej głębi. I to Duch Boży znalazł nasze grzechy i całkowicie je usunął razem z człowiekiem hańby, człowiekiem złym, i go już nie ma. Kto mówi, że on tam gdzieś jest, nie ufa Bogu, nie wierzy, że Bóg mógł spojrzeć na niego, nie wierzy Duchowi Świętemu, że Duch Święty może przeniknąć głębokość człowieka i głębokość Boga. Głębokość wszystkiego przenika. Ci, którzy mówią, że gdzieś tam są grzechy, to nie ufają Duchowi Świętemu, Chrystowi i Bogu. Bo Duch Święty przenika wszystkie czasy, wszystkie głębiny i wszystkie tajemnice. Wszystkie sprawy, które On jest jedynie w stanie usunąć, i to uczynił. Można było zadać pytanie, a któż, skąd wiesz, że On to zrobił? Zobacz, uwierzyłem. Czy boisz się mnie? Wiesz, coś się w tobie zmieniło. Czuję jakąś potężną moc. To ja już mówię. I zniknął. Rozumiecie Państwo? Więc nie po drodze są ci, tym, którzy tak naprawdę nie chcą być oddani. Teraz już wiemy. Wiemy teraz, że myślenie nie jest to możliwe, nie mogę, jest to niemożliwe dla mnie. Jest to prawda. Jest to prawda. Dla człowieka jest to niemożliwe, a dla Boga wszystko jest możliwe. Więc gdy człowiek mówi, jest to dla mnie niemożliwe, mówi całą prawdę i tylko prawdę. Bo to jest możliwe dla człowieka, dla Boga. Gdy Bogu się oddaje, to Bóg w nim żyje, bo Bóg już uczynił to, co było niemożliwe dla człowieka. List świętego Pawła do Rzymian. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 3. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Tam jest powiedziane w Księdze Mądrości. Pamiętamy tą Księgę Mądrości, że ci, którzy słuchają diabła, idą ku śmierci. A przecież ciało grzechu wynikło z diabła. To jest grzech spowodował to wszystko. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu i nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w nas mieszka. Proszę zauważyć ciekawą rzecz. Słowa te, wypowiedziane przez świętego Pawła 2000 lat temu prawie, w latach 60. pierwszego wieku, one są dzisiaj ważne, przemawiające, aktywne, nauką prawdziwą do człowieka, który nie traktuje to jakiegoś wętyczu, jakiegoś zabytku, słów, które były kiedyś dawno, ale dzisiaj ważne, prawdziwe, dotykające i dające życie. Nie jest to zabytek, nie jest to wykopalisko jakieś sprzed 2000 lat. Jest to żywe, prawdziwe dzieło. Żywy duch, który przemawia do nas dzisiaj i z niego się stosujemy i ono do nas przemawia, ono jest żywe w nas. Przemawia do nas. Jeśli nie przemawia, to my jesteśmy zabytkiem. Tak mogę powiedzieć. Więc tutaj chcę przedstawić, że to wszystko, o czym jest mowa, jest wynikiem tylko wiary, nie elementu przesunięcia szarych komórek, czy w jakiś sposób zmiany postrzegania, pojmowania i rozumienia. Jest to porzucenie nadrzędności umysłu, a danie władzy Duchowi Bożemu, którego dzisiaj człowiek nie zna,
ponieważ gdyby znał, to by Bóg powiedział: postępujcie wedle tego, co widzicie w duchu. Ale powiedział: postępujcie wedle wiary, bo poznacie to, w co wierzycie, wtedy, kiedy już tam będziecie. Jest taka Ewangelia. Uczniowie pytają się Jezusa: powiedz nam, kiedy będziemy w niebie. Chrystus odpowiada: kiedy tam będziecie, nie będziecie mnie o to pytać. Sama doskonałość i prawda przeniknie was i będziecie o tym wiedzieć. Będziecie o tym wiedzieć, naprawdę. Mówiąc o tym, o czym wam Państwu mówię, jestem o tym przekonany. Jestem o tym przekonany. Przekonany. To we mnie pulsuje i jest we mnie. Czuję, jak we mnie to z całą siłą, mocą życia pulsuje. Jestem pewny, każda moja komórka jest tego pewna. Czujemy to. Słucham? Czujemy to. Tak, każdy musi to czuć także osobiście. Każdy musi to czuć osobiście, ponieważ pamiętamy Ewangelię arabską, że wszyscy ci, którzy byli Bogu Chrystusa, czuli Jego moc, ale kiedy On odszedł, odeszła razem z Nim. Więc musimy to, co czujemy, jak tutaj było powiedziane, to, co czujemy, aby już z nami pozostało, aby to ziarno wydało plon tysiącrotny. Aby to, co śmiertelne, zostało porzucone, a żeby przywdziać nieśmiertelne, czyli ducha śmiertelnego, którego Chrystus Pan już uśmiercił, złego ducha, on, proszę zauważyć, ogrodnika, powiem taką ciekawą rzecz. Ogrodnik, gdy sieje ziarno, on je wrzuca w ziemię ze świadomością życia. To w nim to ziarno ma życie. W ogrodniku. Nie rzuca je byle gdzie. Rzuca na ziemię przygotowaną. Więc to ziarno ma życie w ogrodniku. Ogrodnik wie, że ono ma życie, dlatego przygotowuje ziemię odpowiednio, tam ziemię zasiewa, a później doczekuje się tysiąckrotnego plonu z tego ziarna i nie jest to nic dla niego dziwnego. Dziwne by było, gdyby tak nie było. Wiedziałby, że coś złego zrobił, coś niewłaściwego, coś źle przygotował. Ale gdy wyrasta, jest to dla niego oczywiste. Oczywista oczywistość. Dlatego, gdy ziarno pada do naszego serca, pada i trafia na właściwy grunt, to dlatego, że wierzymy temu, który rzucił to ziarno, czyli Bogu żywemu, Duchowi żywemu, to ono trwa dzięki Duchowi żywemu, który jest w nas i sprawia, że on wyrasta, że nie przylatuje jakieś tam ptaszysko i je wydziobuje, ale jest ono odpowiednio chronione. I jak to Jezus Chrystus powiedział, ziarno rzucone na drogę nie ostało się, bo przeleciały ptaki i je wydziobały. Ziarno, które padło na skałę, dało małe korzonki, ale słońce je przypaliło i zniknęło. Ziarno, które padło między chwasty. Miało mało słońca i miało mało siły, żeby wyrosnąć, ale te, które padło na grzyzną glebę, wydało tysiąckrotny plon. Więc pamiętajmy, że nie możemy ani być drogą ubitą, ani skałą, ani chwastami, ale drogą, ale ziemią zaoraną. Zaorana ziemia to jest nasza praca, zadanie, doświadczenie i próba, gdzie ja kiedyś pomyślałem sobie, dlaczego wybrany był Jan Paweł II góral na papierze. Tak sobie pomyślałem sobie, dlaczego góral? Dlatego, że oni właściwie sieją na skałach. A żeby na skalę siać, to trzeba po prostu włożyć dużo siły, aby tą skałę skruszyć i żeby stała się ziemią, która daje plon. I dlatego przyszedł, gdzie skała była, ja zostawił orne pole, na którym plon wzrasta. I zostawił to młodym ludziom. Młodym ludziom. Powiedział: młodzieży to zostawiłem. I młodzieży, pamiętajcie, macie drogę prawdy. Bóg z wami jest. Ukazał im drogę, że muszą się trzymać głosu serca, prawdy, siły i doskonałości. Ta, która jest w głębinach każdego człowieka.
Wiara jest to właśnie pełne wiedzenie, pełna świadomość, pełne czucie, pełne zaufanie, tak, złożenie zaufania w Bogu. On włożył wiarę do swojego życia, On mi dał życie i je na pewno mam. I żyję nim, je na pewno mam i jestem na pewno moja dusza jest wolna od grzechu. Chodzę i ci, którzy mówią do mnie, masz grzech, nie wątpię i sam wiem, że moje ciało jest grzeszne. Gdybym o tym nie wiedział, bym był strasznym grzesznikiem. Ale to, że wiem, że moje ciało jest grzeszne, dlatego, że jestem bezgrzeszny, to dlatego wiem, że jestem grzeszny. A jeśli człowiek jest grzeszny, nie wiedzą, że jest bezgrzeszny, to jeszcze go bardziej dobija i powoduje, że nie może stać się tym, kim go Bóg powołał. Do czego Bóg powołał? To ci, którzy są bezgrzesznymi z powodu mocy Bożej, dopiero widzą swój grzech. To jest tak jak psychiatry. Ten, który nie wie, że jest chory, ciągle jest chory. Ten, który nie dowie się u psychiatry, czyli nie uświadomi sobie, mam problem, tylko nie mam problemu, tylko wszyscy psychiatrzy mają problem, to ciągle jest chory, nie może wyzdrowieć. Tak można było określić. I dlatego człowiek, który uważa, że grzeszny jest cały, nie uwierzył Bogu. A kiedy uwierzył, że nie ma grzechu, bo Chrystus go uwolnił, wtedy zobaczył grzech jako pracę swoją, jako stary grzech, a to dlatego, że nie ma grzechu i Bóg ujawnił mu przez wcielenie się w nowego człowieka, w którym jest tajemnica jego życia. Tajemnica jego życia. Jego stawania się, jego pełni i musi stąpić do pełni, aby pełnia z niego wyszła i pełnia do niego doszła. I z niego wyszła. Dziękuję Państwu, przerwa.